Witam szanownych zebranych w kolejnym odcinku z Gwinta. Słuchajcie, dzisiaj dość nietypowy odcinek, bo tak jak zapowiadałem, mamy zestawienie najlepszych deków w obecnej mecie, czyli w skrócie, czym wbić ranking na koniec sezonu. Tak więc bez zbędnego przedłużania lecimy od razu do deków. To jest pierwszy dek na Eitne. Dlaczego na Eitne? Dlatego, że mamy sporo kart specjalnych, które dodatkowo buffują nam nasze kreatury. I co tutaj mamy? To jest deck złożony na Krasnalak, Maskojatel, który nie jest tak bardzo pasywny jak zwykłe Krasnale. Da się tym wbić na spokojnie 4200, 300, 400 czy nawet wyżej. Jest to jeden z topowych decków. Ale co tutaj mamy? Mamy dwóch tancerzy ostrzy, bodajże oni się nazywają, którzy wyskakują z deku przy mulliganie. Fajna rzecz. Zawsze jakieś tam darmowe punkty, jakieś odchudzenie deku. Fajni są, jak najbardziej. Mamy oczywiście krasnali, no bo krasnale w krasnalach warto, żeby grać. Mamy Olgierda, który ma za zadanie tych krasnali chronić. Mamy Zoltana, który ma za zadanie ich przestawiać, no i też jakoś tam buffować. Mamy trzech elfich najemników, których zadaniem jest wyciągnięcie buffów do tych krasnali. Mamy... nie pamiętam, jak oni się nazywali. Tych ziutków, co pułapkę robią. Oni są tutaj jako forma removalu. Nie są tacy konieczni do buffowania krasnali. Natomiast value wiecie, jakie z nich jest. No, czasami jest chore. Tylko gorzej, jak traficie na coś, co używa tych pułapek przeciwko wam. Na przykład taka pożerka. Ale jeżeli nie ma jak tego zjeść, no coś świetnego. Dlatego oni też tutaj są. Bo value z nich jest no kolosalne, zresztą wiecie, gracie, wiecie jak to wygląda. Geralt Igni jako też forma removalu, bo tak jak mówiłem, tak nie jest pasywny. Mamy... jak on się nazywał? Nie pamiętam, no ale gość co wyciąga krasnoluda. Do wyciągania krasnoluda jest jak najbardziej. Mamy Toruwiel, która jest tak naprawdę grana z Isengrimem. Fajna rzecz. Mamy dodatkowy buffik do krasnoli, zawsze się przyda. Mamy... Ciarana, żeby coś zablokować, odblokować. No właściwie odblokowywać to nie mamy co. Bo jak dostaniemy zablokowanie na krasnoluda, to mu schodzi wytrzymałość, czyli nie przejdzie na kolejną turę, nawet jak go odblokujemy. Ale zawsze jest jakaś opcja zablokowania czegoś przeciwnikowi, przestawienia i tyle. Zoltan drugi. Tak, dwóch Zoltanów. Fajna rzecz. Fajni są ci Zoltani, Zoltanowie. Jakby, jak zwał, tak zwał. To jest kolejny buff tak naprawdę do krasnali, ewentualnie jakaś forma removalu, ale głównie grany jako buff. No i Isengrim. Wiadomo, sprawa Isengrima, gramy razem z Toruwiel. Buffy jak to buffy, ruch dowódcy to samo. No i Yevin, żebyśmy nie byli jakoś za bardzo w plecy z karty. Deck jeden z mocniejszych obecnie, zresztą jak wszystkie dzisiaj przedstawione. Więc polecam jak najbardziej. No i lecimy do drugiego. Kolejny deck na Eitne, na Skojatel. No, niestety, ale Eitne jest najczęściej granym dowódcą Skoja. No i tak to już bywa. Deck polega na Ciri Dash. Czyli na tej tutaj pani. Żeby zagrywać ją w każdej dostępnej rundzie. Co ona ma? No, sama Ciri, jak wiecie jak działa, to nie jest jakaś wielka tajemnica. Wraca na cmentarz, bufuje się, wraca do talii. Ale... dzięki temu, że mamy tutaj draw, i to spory draw, jesteśmy w stanie tak zoverdrawować deck, żebyśmy w pierwszej turze wygrali. Dzięki tym babkom, co rzucają tą pułapkę. I w drugiej turze, tak naprawdę, no, drugą turę skipnęli, ewentualnie odsączyli deck, ile damy radę, ewentualnie rzucili Civi, co jest chyba najlepszą opcją. No i w trzeciej rzucili Villena. Shiru, przygotowali sobie jakieś pożogi i oczywiście wykończyli całość Ciri Dash. Po to mamy tak, po to mamy trzech elfich najemników i trzy brzaski, żeby odchudzić sobie deck. Rzucamy trzech, rzucamy najemników, rzucamy brzaski, wyciągamy kolejnych gości, wyciągniemy tego, wyciągniemy od razu trzech, wyciągniemy tego, no będzie pułapka, będzie zagranie pierwszą rundę. Wyciągniemy drugiego, no to jedziemy dalej i odchudzamy dalej deck. No skracanie deku tu jest całkiem mocne. Ten krasnolud. Po co jest ten krasnolud? Żeby przestawić coś i nie dostać pożogi. Bo to oczywiście bufnie, ewentualnie żeby przestawić coś i nie dostać Geralta Igni.
Kolejna rzecz, Eliren. No przy takiej ilości elfów, trzech elfów. To dlaczego by nie grać? Eliren, tym bardziej, że zależy nam na odchudzaniu deku, więc jak najbardziej potrzebna. Janek. A czasami się tak zdarzy, że nie mamy na co zagrać. Yennefer, czasami zdarzy się tak, że nie mamy ręki na jakąś dobrą kartę, na przykład Eliren nam dojdzie i nie mamy się jej jak pozbyć. Więc Janek jako taka forma wymienienia karty jest jak najbardziej tutaj fajny. O rany, przepraszam was bardzo. I teraz tak. I co dalej? Uciekł mi wątek. No i złote karty po to, żeby ładnie ten deck tutaj wykończyć w trzeciej turze, czyli Shiru plus Villain. Dwie pożogi i Ciri Dash jako taki finisher. Co do srebrnych kart. Oczywiście tu jakieś remowy, ale tam to jest nieważne. To jest na pierwszą turę, żeby wygrać. Ewentualnie coś zniszczyć, żeby nie przeszkadzało w naszych pożogach. I mamy tak, gra dobicie Marigold, które niszczy jedną linię praktycznie, no osłabia ją o połowę, czyli z linii robi praktycznie nieużytek. Kolejna rzecz to jest Krzyż Alzura, żeby sobie wyciągnąć jakąś dużą kreaturę, no, najczęściej jest to Janek. Żeby wyciągnąć najmniejszą kreaturę, czyli Elfiego Najemnika, czyli odchudzić deck dodatkowo. No i oczywiście Yevin, żeby dodatkowo jeszcze ten deck odchudzić i zazwyczaj go trzasnąć pożogą. No i to mniej więcej jest tyle. Oczywiście deck na Eitne, żeby wyciągnąć jeszcze jedną pożogę, ewentualnie jakiś Brzask, Gradobicie, Krzyż Alzura, żeby odsączyć bardziej deck, albo Rozkaz Wymarszu. Zazwyczaj, często jest właśnie na to grane, na te dwie rzeczy. Kolejny deck to jest Król Bran na discardzie. Wiecie, lubicie, nie lubicie, nie wiem. Natomiast Król Bran na discardzie jak najbardziej się fajnie sprawdza, nie będę tutaj go długo tłumaczył, bo wszyscy deck znają. Akurat ta wersja chyba najmocniejsza jest trochę postawiona na all-in, czyli jak tam zabiorą strażniczki, to jest trochę lipa. Ale mamy Draigmondu, który buffuje na cmentarzu i mamy Holgera, który jeszcze bardziej je dewakowuje plus strzela. I to moim zdaniem jest jedna z fajniejszych wersji, dlatego ją tutaj wam wrzuciłem. 4450 chyba było w tym wbite. Z tego, co było pokazane. Tak więc deck jak najbardziej do wbijania rangi się nadaje. No co mamy? Mamy gości do odrzucania, mamy trzech piratów z Conlimon, kapitanów piratów z Conlimon, piratów w sumie też mamy. No oczywiście strażniczki królowej plus 4, to jest podstawa tego deku. Koral, wiadomo, deki na Skellige bez koral nie istnieją. Kolejny gościu do odrzucania, Myszowór. Też, żeby odrzucił nam karty, no bo chcemy się jak najszybciej przewinąć. I Lugos Szalony. Też do odrzucenia karty. Zazwyczaj tego ziutka, ewentualnie tych, fajnie to działa. Udalryk, odrzucamy kartę. Coś tam robimy. Fajna rzecz. Statków nie gramy, statki się tutaj nie przydają. Jak widać, da się grać bez statków. Kolejnym deckiem jest Krach Uncrate na Topornikach. I to was może zaskoczyć. Ale tak, jedna z mocniejszych talii obecnej mety to jest właśnie Krach Uncrate na Topornikach. Rzucamy Kracha. Dostajemy co? Dostajemy oczywiście Operatora. No, trzeba uważać, żeby Udalryka nie dostać. To jest... Chociaż Udalryka chyba się nie dostanie. Nie ograłem tego deku, tak więc nie kojarzę do końca, czy Udalryka można dostać z Kracha. Natomiast chcemy na pewno dostać Operatora i rzucić go na jednego z Toporników. To jest, myślę, nasz priorytet. Strażniczki nie są tutaj do zadawania jakiegoś wielkiego damage'u czy robienia jakiegoś value. One są głównie po to, żeby wyciągnąć się z deku. Skrzeszenia oczywiście na Toporników. Lugos może być skrzeszony z Sigdryfą, gdzie dwóch Lugosów będzie robiło fajną rzecz. Znaczy dwa wieloryby właściwie. Yennefer Klątwy, Koral, wiadomo. No i Avalach, żeby sobie dociągnąć dek. My tutaj nic złego dobrać nie możemy. Pogody i Stamelford. Do tego jakieś rozdarcia. Czy Skeligijski z Ragnarokiem też fajnie działają. Zadajemy te obrażenia przeciwnikowi. Nasi topornicy rosną. Jak zginą, to ich skrzesimy. No i tak to mniej więcej działa.
4000 chyba 400 było wbite tym dekiem, więc dek też jak najbardziej mocny. Lecimy do kolejnego. Kolejnym dekiem jest Eredin na mrozie. Dek jest dość specyficzny, bo musimy rozważnie zagrywać mróz. Mamy mrozu tylko 3 plus Karantir, więc 4. I musimy go tak rozważnie rozgrywać, jak to tylko możliwe, ze względu na to, żeby zagrać Imlerita i mieć go na co zagrać. No i musimy też wymyślić, w którym momencie będziemy grali nasze wiedźmy. Dlaczego? Dlatego, że czasami mogą dojść w ostatniej turze, no i to jest dość bolesne. Natomiast jeśli chodzi o samo value decku, no to jest dość spore, tak? Value samo jest dość spore, głównie ze względu na to, że wiedźmy wchodzą już same za 20 punktów, dodatkowo jakieś harpie, jakieś golemy, co musimy mieć na uwadze, żeby golem stał zawsze po prawej stronie, tak żeby jajko z harpii z wyskakującą harpią triggerowało zemstę u golema. Kolejna rzecz, jakiś tam morwód, jakieś tam baba wodna, czy kontry na jakieś duże kreatury, plus przeraza i jakiś tam buffik też w formie kontry na pogodę. To jest głównie kontra na pogodę, nie jako buff. Żeby nie grać w brzasku. Myślę, że brzask czasami by się przydał. Ale po to mamy babę wodną. Kombo z Eredinem ona robi, oczywiście. Rzucamy z Eredinem, co ja gadam, z Karantirem. Rzucamy Karantira, ustawiamy wszystko w jednym rzędzie. Rzucamy babę wodną jako rozdarcie i też jest niezły value. No i właściwie tyle, jeśli chodzi o ten deck. Dość mocny, ale szału bym powiedział, nie robi. Wziąłbym tak naprawdę inny deck. Znaczy, ogrywałem go trochę i powiem wam, spadłem w rankingu. Ludzie sobie nim radzą, z tego co wiem, wysoko wchodzą. Dlatego go tutaj umieściłem. Ja osobiście fanem nie jestem. Lecimy dalej. Lecimy dalej i mamy deck na pogodach Sfima. To jest wersja Sfima, którą dość mocno pozmieniał, z tego co widzę. Bo mamy tak, mamy trzy mglaki, to było akurat. Jak najbardziej, czy nie było mglaków? Były mglaki. Były mglaki, były harpie. Natomiast zmiany są głównie w złotych kartach. Bo z tego co wiem, grał Triss Motyle, a teraz wymienił ją za Sukuba. Ma sporo gromów, ma sporo buffów, ma jakieś tam pogody. Oczywiście talia jest na Dagonie, no bo musimy wyciągać mgłę tym Dagonem. Mamy dwa frosty i dwie fogi, czyli 2F, 2F tak naprawdę deck. Fajny jest, ale myślę, że następna wersja, jaką wam zaprezentuję, która jest, można powiedzieć, bliźniaczo podobna, jest lepsza. Dlaczego jest lepsza? Bo jest moja. Tą wersją, dokładnie tą, bez żadnych zmian, bez żadnych udziwnień, wbiłem 4210 rating. Czyli tak naprawdę 4200 wbiłem sam wersją właśnie taką. Ona jest, można powiedzieć, bliźniacza podobna do wersji Swima, aczkolwiek ma kilka zmian. Przede wszystkim, jak możecie zauważyć, jest tutaj gryf, którego u Swima nie ma. Gryf się przydaje głównie na Mirror Matche, żeby zdjąć mgłę, ewentualnie jakiś mróz, chociaż zazwyczaj gramy na mgłę, żeby pozbyć się jeszcze dodatkowo mglaków przeciwnika. Za co jest wrzucany gryf? Gryf jest wrzucany tak naprawdę za jeden grom. Nie jestem fanem gromów, no bo musimy mieć kreatury, musimy tam kombinować, potem ten grom wchodzi na jedną kreaturę i się to nie przydaje. Natomiast gryf jak najbardziej fajna rzecz. Usuwamy tą pogodę i często jest większym value niż taki właśnie grom. No bo zauważcie, ściągamy mgłę. No i sam gryf 7, plus nie tracimy punktów za mgłę, czyli po 2 za turę, plus 6 punktów za mglaki, czyli moim zdaniem gryf jest dużo lepszy, dlatego go sobie wrzuciłem. Kolejną rzeczą, którą wrzuciłem sobie do tego deku, jest co? Jest złote karty. Są te same, tak, są jak najbardziej te same. Grota. Jeżeli nie macie, skraftujcie. To jest tak przegięta karta, że aż głowa boli. Po prostu, no po prostu, no nie, no to co ta karta robi? To jest coś niesamowitego.
Wrzucamy gościa. Dostajemy buffa na dwie kreatury. Transformuje się, strzela w całą linię, robi się z dziesiątką, czyścimy linię, robi się znowu z piątką, robi kolejnego buffa, gość tam coś dorzuca. Albo rzucamy harpie, wciągamy coś z powrotem, znowu strzela. To co ta karta robi, to jest coś niesamowitego. Polecam jak najbardziej Grota sobie zrobić. Ale tak, wymieniłem Sukuba za klucznika. Jakoś lubię tego klucznika, chyba jedna z moich ulubionych kart, jeśli chodzi w ogóle o Gwinta. No lubię wyciągać przeciwnikowi coś z deku, zwłaszcza jeżeli to jest jakiś Donar, ewentualnie, nie wiem, Holger, coś takiego. Nie wiem, Sigdrifa. Spoko są te karty. Czy Sigdrifa nie jest nieustępliwa? Nie jest ulotna? Nie, chyba nie jest. No dlatego klucznika jak najbardziej wam polecam, bo fajna karta. No i się sprawdza. No i jest uniwersalna, no bo... No, nie ukrywajmy, z Sokubem musicie mieć cel. Z klucznikiem zawsze macie cel. No chyba, że gracie z jakimś spelatelem, ale to na skoja, ale to się raczej nie trafia. Kolejna rzecz, no mglaki, standard, jakiś tam leszy, harpie, pogody. Pogody tak samo jak u Swima, czyli dwie sztuki. Grom jeden, znaczy grom, wzmocnienie jedno, gromów wcale. Róg dowódcy się przydaje. Pożoga, którą Swim też miał i ją z tego co widzę wyrzucił. Na rzecz Krzyża Azura. A właściwie nie takie złe, jak się wydaje. I Frita byśmy wyciągnęli ewentualnie Gryfa. Natomiast ja wolę chyba pożoga, wiecie? Na jakichś toporników, którzy trafiają coraz częściej na jakieś spore kreaturki, na przykład na discard Skellige na piratów. Ewentualnie na dwa statki. Jak najbardziej się przydaje. Pożoga, więc ja bym jej nie wymieniał. Tym bardziej, że udało mi się tym deckiem sporo pograć, więc... Mi się to sprawdziło. No i przeraza, wiadomo. Jako kontra na przeciwnika wrzucamy do niego, nie zagra pożogi. Druga sprawa, dobieramy kartę. Ustawiamy sobie coś pod babę wodną. Ustawiamy sobie coś pod grota. Więc jak najbardziej fajna rzecz. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o najlepsze deki w tym momencie, który mi najlepiej wbija rangę. Ja wiem, Nilfgaardu nie ma. Ja wiem, że bardzo lubicie odkrywkę. Wiem, że bardzo lubicie tą przewijarkę Nilfgaardu. No ale niestety prawda jest jaka jest, że Nilfgaard jest w obecnej mecie słaby. I ja niestety tego nie zmienię, chociaż bardzo bym chciał, bo też bardzo lubię deki Nilfgaardu, no ale siła wyższa, tak? Może w następnym patchu. Zresztą wygląda bardziej jak dodatek teraz niż patch. Aha, i tak coś, podali dzisiaj nowe karty, jest ich trochę. To już mówiłem na odcinku z Brana, nie z Brana, z Rębaczy, więc odnieście się tam do tego co mówiłem. No i co, i myślę, że skończymy sobie ten odcinek. Będzie 30 nowych kart, to je sobie omówimy. No i to by było na tyle, polecam wam któryś z tych deków, jeżeli chcecie wbić rangę. Jeżeli nie chcecie się bawić, a rosnąć w rankingu, to jak najbardziej. Ten deck, który widzicie teraz, jest skuteczny, bo sam go sprawdziłem, więc ten jak najbardziej polecam. Resztę próbowałem, znaczy nie wszystkie, bo nie do wszystkich mam karty, ale próbowałem coś tam pograć. Tym mi się grało najlepiej, tak więc polecam, zapraszam, zachęcam do subskrybowania i widzimy się jutro. Bywajcie, cześć!